Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Hola zdrowie. Ola Zdrowie. Zdrowie jest ważne i dlatego o nim rozmawiamy. W tym podcaście rozmawiamy o długowieczności i o tym, żeby jak najdłużej zachować jakościowe życie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odżywianiu się i o diecie na długowieczność. Jest ze mną Edyta Dudkiewicz, psycholog, dietetyk i psychodietetyk, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń hormonalnych dietą. Tak. Dobrze? Powiedziałam dobrze, wszystko dobrze. tak, jak trzeba? Dzień dobry Edyta. Dzień dobry, cześć, witam. Bardzo szeroki temat, temat diety, bardzo odległy od technologii również, ale w kontekście długowieczności niezwykle, niezwykle ważny i mam takie poczucie, że bardzo coraz bardziej przykładamy uwagę, mówiąc o długowieczności właśnie, do tych najprostszych rzeczy i do tego, co jemy, jak jemy, jak się odżywiamy yy, i coraz większego znaczenia nabiera to znaczenie, jesteś tym, yy, co jesz. <śleszamy> Tobie chyba nie trzeba tego mówić. Tak. E ale czy ty jako właśnie dietetyk, osoba pracująca z, z różnymi mm, zaburzeniami właśnie w kontekście odżywiania widzisz większe zainteresowanie w tej chwili taką dbałością o odżywianie? Tak, zdecydowanie w ogóle ten okres lockdownu, pandemii też, też pomaga, bo więcej osób ma po prostu trochę na to przestrzeni, ale też zauważa taką zależność, że między tym, co robią, jak się odżywiają, bo żyjąc w tym pędzie takim, no można powiedzieć, że w Polsce jest taki trochę zachodnioeuropejski pęd i mm -hmm. my nie zwracamy wtedy często uwagi na to, co się dzieje, na takie najprostsze, tak jak mówisz, czynniki, które mogą nam ten sposób odżywiania w jakimś sensie warunkować, ale też... To, jak one wpływają na samopoczucie, ma związek z tym, ile śpimy, jak się ruszamy, i to też jest dostrzegane teraz. Jak siedzimy w tych domach, mm -hmm. pracujemy online, nie ruszamy się, brakuje nam tej spontanicznej aktywności, a, te, a, a z jedzeniem jest tak nam trudniej się często odnaleźć. Mm -hmm. Ja widzę też taką dużą zależność między samopoczuciem psychicznym a odżywianiem. Mm -hmm. I tak jak sobie myślałam, jak będziemy rozmawiały o tym w ogóle w kontekście długowieczności, to myślę, że znaczący poza tym stylem życia, na który właśnie no, odżywianie, aktywność fizyczna i, i to w jakich warunkach, w jakim środowisku żyjemy, to ma też duże znaczenie, nasz, mają duże znaczenie te relacje społeczne mhm. e, i nasze takie samopoczucie psychiczne, bo w momencie, kiedy to jest zaburzone, to nic nam nie da, dbanie mhm. o dietę, czy chociażby chodzenie na siłownię, jogę, czy cokolwiek e, związanego ze sportem. nie? Mhm. No właśnie, dlatego tutaj też to, to, to Twoja profesja, tak? Psycholog, dietetyk, psychodietetyk. Czy te wszystkie czynniki są, są szalenie ważne, ale tak, żebyśmy może ułożyło to, prawda, w jakiś, w jakiś logiczny ciąg, bo tych wątków jest faktycznie bardzo, bardzo dużo. E, czyli najpierw może zacznijmy od diety. Ile w ogóle jest diet? <grym> nie rzeka, mhm. tyle ile wiesz, rodzajów kawy pewnie w, mhm. w sklepie, czy wina w winiarni, tak? Czy mhm. sklepie, w sklepie z winem. Jest, słuchaj, taka, taki, te, taka tendencja do tego, że my szukamy coraz to nowych mhm. sposobów na to, żeby czuć się lepiej. W ogóle tak trochę kulturalnie zaczyna być m, m, mocny taki nacisk kładziony na to, że trzeba być na jakiejś diecie. Wtedy jest ok, te twoje ciało lepiej wygląda, a w gruncie rzeczy to nie o to chodzi. Ja zawsze mówię, dieta to ma być sposób życia, życia, sposób odżywiania mhm. się po po prostu, trochę uwarunkowane też, też tym, gdzie żyjemy mhm. i jak, z czym się borykamy? No, bo tak jak ja, często e, moimi podopiecznymi są osoby z zaburzeniami różnego rodzaju, e, zaburzeniami hormonalnymi, no to tutaj też co zaburzenie, to różne inne rzeczy mhm. będą miały wpływ w tym sposobie odżywiania się. Mhm. Natomiast są takie podstawy. Mhm. I tak jak mówisz, jesteś tym, co jesz. I jak patrzymy na takie badania ogólnoświatowe i o tym, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, czy największe takie metaanalizy światowe, no to jest kilka takich podstawowych mhm. czynników i są takie Podstawowe diety, które od lat się sprawdzają mhm. i służą długowie, długowieczności właśnie. To nie chodzi o odchudzanie, nie chodzi o w, w, nie wiem, umieśnioną, wyrzeźbioną sylwetkę, ale o to, żeby jak najdłużej żyć w dobrej jakości tego Dokładnie. życia. Bo tu nie chodzi o długość, a też jakość. Tego, mhm. że e, tak jak wiemy o tym, że po 60 roku życia możemy mieć wpływ e, e, sposobem odżywiania na geny, czyli na mhm. to, jak się ten organizm będzie starzał, jak komórki będą e, się niszczyły, no to mamy też wpływ. Na to, jak będzie do tego 60 roku mm. życia. Tak? Więc to jest to, co jesteś tym, co jesz, dla mnie jest takim obrazem, że budujesz sobie i dbasz o te swoje ciało jak o największy skarb. Tak? I nie możesz mm. tego zacząć robić wtedy, kiedy na przykład już ono szwankuje, tak. Dlatego no no u nas w Polsce nie jest popularna taka profilaktyka tego, ale Coraz więcej się o tym mówi, jest coraz większy taki trend, żeby. E, bynajmniej jak ja pracuję z kobietami, to staram mm -hmm. się podchodzić do tego tak i uczyć ich tego, je tego, żeby one dbały o swoje ciało, po prostu żeby nie katowały się, nie biczowały, bo to mm -hmm. jest tak, że każda kolejna modna dieta. To jest modna, bo ona jest po prostu na jakiś czas sprawdzana przez różne osoby, a nie ma jednego schematu, który będzie skuteczny i dobry dla wszystkich. Dla wszystkich. A już na pewno te restrykcyjne, drastyczne diety one nie są sposobem na życie i nie są długofalowe. Tak. One mogą przynieść więcej. Strat, aniżeli korzyści. Okej, okay, to tylko teraz wiesz, jak zaufać kolejnej nowej diecie? Na przykład, nie? Bo, bo to jest trochę problem. Mam wrażenie dla osób, które na przykład właśnie chcą zacząć się odchudzać albo chcą zmienić swój nawyk żywieniowy i słyszą o kolejnej, o kolejnej diecie. Mhm. Bo za chwilę, oczywiście, będziemy rozmawiać o tych bardzo konkretnych, ale no można się w tym naprawdę pogubić. No można. I, i, mhm. jak, i czemu ufać? Wiesz. Ja uważam, że w ogóle najlepszym sposobem, żeby zacząć, to jest to, żeby się zacząć obserwować, mhm. żeby i do mnie, zanim przyjdzie pacjent, to on musi kilka dni chociażby pospisywać, co zjada, mhm. co wypija, ile śpi, ile się rusza bo my w ogóle nie zwracamy na to uwagi mhm. i e, m, mamy takie poczucie, że prawie nic nie jemy ale jak zaczniemy to spisywać, mhm. to się okaże że te prawie nic, to wcale nie jest prawie nic mhm. to jest też bardzo często, tak jak ja pracowałam z dziećmi e, i, e, i, i, i pracuję czasem i rodzicom mówią, że dziecko jest niejadkiem, mhm. ja mówię, to spiszcie na kartce, co to dziecko zjada I jak ja im zliczę, ile to dziecko zjadło no to oni robią wielkie oczy tak? no, my e, m, żyjemy w pośpiechu mhm. i nie jemy świadomie mhm. więc pierwszą podstawową rzeczą jest, żeby w ogóle sobie uświadomić, jakie my mamy te nawyki i które z tych nawyków są dla nas niekorzystne. Mm -hmm. Bo dla mnie na przykład to, że ja będę jadła śniadanie o 10, może być bardzo korzystne, ale dla Ciebie już nie, tak? No bo na przykład wstajesz, zaczynasz dzień dużo wcześniej, e, masz inny rytm dnia, inne, e, inne przyzwyczajenia i co innego tobie służy. Mm -hmm. e, no i nie możemy założyć, że obydwie będziemy się dobrze czuły, jak będziemy zaczynały dzień od śniadania o 10, tak? Mm -hmm. e, no, absolutnie nie. To musi być mocno z zindywidualizowane. Natomiast patrząc na te wszystkie modne diety, one cały czas szukają. To jest takie cały czas szukanie, ale też jest to swego rodzaju biznes. No nie oszukujmy się, tak jak i przemysł spożywczy, farmaceutyczny, to ten dietetyczny też bazuje na tym, że no, modna dieta, więc y, patrząc chociażby na to, jak się zmieniło pod kątem, y, nie wiem, ilości produktów bezlaktozowych w sklepach, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Pięć lat temu. Prawie nic nie było. No ale do no pójdziemy, to powinno jest cała się, półka. Powinno się jeść produkty bez laktozy, a, czy nie? powinno się poobserwować, czy Tobie ta laktoza służy, mm -hmm. czy nie służy. Mm -hmm. Bo będą osoby, które, z których przewód pokarmowy normalnie wydziela enzym laktaza i on sobie świetnie radzi z tą laktozą. Ale będą takie osoby, które nawet nieświadome były tego, że właśnie po spożyciu jakiegoś nabiału z, la, z dużą ilością laktozy miały jakieś rewolucje żołądkowe, albo gorzej się czuło, miał wzdęcia, mm -hmm. a w ogóle nie, nie wiązały tego z tym, że na przykład to było po kawie z mlekiem albo po mm -hmm. jakimś jogurcie. No bo Przecież jogurt jest zdrowy de facto, tak, tak? tak? No to codziennie ciach na śniadanie jogurt, tam jakieś musli i tak dalej, yy, yy, i w takim trybie żyły. A brzuch bolał przez pół dnia, tak? Mhm. Więc. Ta metoda obserwacji to jest podstawa. Ja, ja zawsze pytam to tak samo jak sen, tak? on mm -hmm. też jest wyznacznikiem tego, czy ten organizm w miarę dobrze funkcjonuje, czy nie. E, e, I u mnie dużo osób się śmiało, dużo znajomych tak z kręgu dietetycznego. Może przez to, że ja też jestem psychologiem, też na inne obszary zwracam uwagę. uwagę. Ale, o, o, ale to, jak się człowiek wysypia, jak właśnie ma ochotę rano na, na posiłek, tak? Jak wstajesz i jesteś głodna, no to też jest wyznacznik tego, że o odpowiedniej porze zjadłaś. dzień, wcześniej. dzień wcześniej. Mhm. bo w momencie, kiedy my zjadamy wieczorem bardzo dużo i rano wstajemy i południa nam się nie chce jeść i potem wieczorem nie jesteśmy w stanie się kontrolować i zjadamy dużo więcej, mhm. aniżeli potrzebujemy, no a wiadomo, że to nam się przekształci, mhm. jak będziemy mieć nadwyżki energetyczne, w nadmiar tkanki tłuszczowej, no to ten nasz organizm po pierwsze nie regeneruje w nocy tak jak trzeba, bo no, my kładziemy mhm. się spać po to, żeby odpocząć, Cześć. a nasze ciało jakby włącza drugą zmianę pracy. I musi pracować. Nie ma regeneracji organów, nie ma naszej regeneracji i wstajemy kawa za kawą, żeby się pobudzić, i w takim błędnym kole bardzo dużo osób trwa i, e, i ciężko im e, to przerwać, Wyjść. tak naprawdę. No Więc łapią się tych takich modnych diet, tak? no bo mają nadzieję, że ach, to sobie spróbuję dukana, to będę jeść samo białko, to będzie szybko schudne i będzie no, bardzo będzie dużo fajny osób efekt, e, tak? z, zatruło swoje organizmy e, tą dietą. No, niestety też jest tak, że e, za duża ilość białka, w ogóle aminokwasy pasy są taką substancją, która aktywuje taki gentor i on działa właśnie no, destrukcyjnie na nasz organizm. Powoduje, że szybciej się niszczą komórki i, no i dlatego ta, ta za duża ilość białka nie jest wskazana. No, to tak jak we wszystkim, ten zdrowy rozsądek i, i umiar, umier. które są trudne. Które są trudne w tych czasach, gdzie my mamy ogólnie dostęp do wszystkiego, a jeszcze też mamy taką w Polsce kulturę jedzenia no, taką może um, niezbyt dbamy o to. O tak, mm -hmm, te, te nie celebrujemy nie, ich odpowiednio, absolutnie. nie poświęcamy im pośpiechujemy, czasu. Pośpiechujemy pośpiechu. nieświadomie to, co nam w ręce wpada. E, no, e, porównując to, dużo osób mówi o, o Włoszech, że tam pizza, makarony, w mm -hmm. ogóle, ale dieta śródziemnomorska jest jedną właśnie z najlepszych diet na mm -hmm. całym świecie propagowaną, mm -hmm. jako tą taką tak. służącą długowieczności chociażby. Mm -hmm, dokładnie. No, przede wszystkim też e, styl tego jedzenia, właśnie to, że oni jedzą w towarzystwie. Tak. Że, że celebrują. Że celebrują to. Mhm. to jest szalenie ważne. No ale właśnie, powiedzieliśmy właściwie o takich rzeczach, które są, w tych nawykach bardzo złych i tych, czego nie powinno się robić. To teraz może jak sprawić i co wprowadzić do swojej diety i do swoich nawyków, żeby właśnie... Regenerować swoje narządy. Mhm. Bo to jest w ogóle też myślę, dość ciekawe, że my możemy sami bez używania farmakologii, bez bardzo ciężkich zabiegów, spowodować, że nasze wewnętrzne organy, które gdzieś tam już troszeczkę szwankują, odnowiły się. Tak. Jak to zrobić? Przede wszystkim teraz jest, co mnie bardzo cieszy, bardzo dużo badań, które pokazują, że takie. Po takie okresy, kiedy my nie jemy, mhm. tak zwane posty przerywane, różnego rodzaju głodówki, ale głodówka nie oznacza tego, że my nie jemy przez kilka dni, mhm. tylko że na przykład nie jemy przez 12, 14, 16 godzin, a jemy tylko w jakichś tam okienkach żywieniowych, tak, że wtedy dostarczymy do tego naszego organizmu to, co potrzebuje. Czyli, co, na przykład, ja jem nie jem między 10 a nie wiem, 18? Jak, jak no to? właśnie jesz między 10, Je, nie, między 10 a 18, a potem już a nic potem nie A Potem już nie jem, ale tak. to, co mogę między 10 a 18 jeść od wolnej godzinie no starasz się zjeść i jeść racjonalnie wtedy mhm. to, to też jest trochę taki mit obalający znaczy taka, taka sytuacja, która obala mit, że trzeba jeść pięć razy dziennie no jak właśnie, w zegarku tak, dokładnie. i ty wiesz i znasz mnie i wiesz, że już dawno jakby byłam trochę tego przeciwniczką, bo to jest z zasady zdrowego odżywiania mówią o tym, że trzy do pięciu posiłków mhm. tak. te pięć posiłków jest dla osób, które mają na przykład bardzo długi dzień i uwielbiają podjadać nie potrafią wytrzymać między tymi posiłkami mhm. więc wiadomo, że ta regularność, kiedy sobie dostarczą te pięć posiłków, ale regularne odstępy, żeby organizm zdążył to przyswoić, strawić i wykorzystać tą energię, no to to będzie w miarę służyło. Natomiast im mniej my używamy naszych narządów, tym one się mniej eksploatują. Mm. Więc jak my zjemy trzy razy dziennie, no to nasza trzustka trzy razy dziennie będzie wydzielać insulinę, mm. a nie już pięć. Mm. A już w ogóle jak podjadamy, czy popijamy chociażby, nie wiem, kawę z mlekiem i zagryzamy cukierkiem albo kawę słodką, no to mm, nasza trzustka też wydziela insulinę. To jest traktowane jako posiłek. To jest posiłek, po tak. Mm. I, a my nie mamy tego świadomości. Tak? Mm -hmm. Czy słodkie napoje, czy napoje typu zero kalorii, które są ze słodzikami, ale to też jest posiłek, tak? mm -hmm. I my, my jakby nasz organizm cały czas zmuszamy do pracy, nie dajemy okay. mu odpocząć. Czyli w tych postach chodzi o to, żeby dać y, swojemu organizmowi najzwyczajniej w świecie odpocząć, tak. żeby on nie się nie wysilał nadmiernie właśnie w, tak, w tym my, czasie kiedy W momencie, nie... kiedy dochodzi do sytuacji, że jesteśmy w tak zwanym głodzie trochę, no to nasz organizm po pierwsze się trochę wycisza. W mitochondriach uspokaja się metabolizm. No jakby dajemy odpocząć takim, no mitochondrium to jest takie centrum dowodzenia naszego metabolizmu, ale jak my mu damy odpocząć, no to ono będzie nam dłużej dobrze służyło. Te komórki mhm. się będą mniej niszczyły i mniej uszkadzały. E, tak samo no, będziemy ograniczać to, że trzustka wydziela insulina. Ta insulina nam mnóstwo rzeczy rozregulowuje w organizmie. Ja ze względu na to, że robię doktorat w zakładzie endokrynologii, no to widzę, jaką dużą zależność ma na przykład poziom insuliny, a problemy z płodnością u ludzi. Mhm. Tak? To jest coś, co, na co wiele osób nie zwraca uwagi. Czy zaburzenia hormonalne, e, e, na przykład tarczycy, jak mocno są ze stresem i z zaburzeniami snu powiązane, czy z nastrojem, tak? Więc jest szereg takich rzeczy, które my jak od podstaw poukładamy, ale damy temu naszemu organizmowi odpocząć. To on będzie po prostu nam dłużej, dłużej służył, w dobrej jakości. Mm -hmm. I tym się też charakteryzują te kraje i te takie pięć stref, o których mówiłam mm -hmm. pięć niebieskich stref mm -hmm. na świecie, które są wyszczególnione przez naukowców, gdzie ludzie żyją najdłużej. Jest, mm -hmm. I oni szukali, szukali, badacze, takich wspólnych. Wspólnego mianownika dla wszystkich Tak, do tego, tych coś, krajów. co mm -hmm. oni robią takiego mm -hmm. nadzwyczajnego, że faktycznie oni żyją dużo dłużej i w takiej dobrej jakości. No U nas, takim przykładem w Polsce, był pan Antoni Huczyński, mm -hmm. dziarski dziadek, i on ja już od wielu lat go obserwowałam jakoś tak, inspirowałam nim moich pacjentów, jak jeszcze w szpitalu pracowałam, bo on był takim przykładem, że 90-paroletni facet jest mega aktywny, poznawczo. Z nim można było na każdy temat porozmawiać, patrząc na to, że on przeżył ogromny stres, był żołnierzem AK, więc to no, życie go nie mhm. oszczędzało, jak tak. wielu tych, tak. wiele tych osób e, e, Z u, tego u, u, urodzonych mhm. tak, w latach 20-30. Natomiast e, on, e, tak samo jak i w tych pięciu strefach, e, te, te, ten mianownik, który był e, podkreślany, on również to podkreślał, że sposób odżywiania właśnie to, żeby jeść, a się nie najadać, mhm. żeby tak, jest tak jak świadomie. japończycy właśnie robią, tak. Tak, ta zasada 80% mhm. u japończyków, która mówi o tym, bo być może nie każdy wie, że zjadamy tyle, żeby być na 80% mhm. nasyconym, a nie napełnionym, mhm. tak? Żeby mieć nawet taki lekki niedosyt. Mm. Ale już nie czuć głodu. Bo to też jest istotne, że y, wiesz, my zjadamy, ale zanim do naszego mózgu dotrze sygnał, że my jesteśmy najedzeni, no to potrzeba chwilę czasu. A tak. spójrzmy na to tak, że my jemy, łapiemy coś w biegu, no to kiedy mowa o tym, że my w ogóle zdążymy. Dać sobie czas na to, żeby mm -hmm. do naszej głowy dotarło, że jesteśmy na jedzeni. Mm -hmm. no, ten, ten kult pośpiechu i życia w takim pędzie, który jest e, no, myślę, że wszechobecny w naszym kraju bynajmniej, mm -hmm. no, nie pomaga temu, żebyśmy my długo żyli w dobrej jakości. Mm -hmm. jest, patrząc na takie statystyczne dane, gdzie ludzie żyją najdłużej, no to jesteśmy um, da, o 10 lat y, za tymi wszystkimi krajami. No mm -hmm. Bo u nas średnia długość życia to 73, około 73 tak. lat. A y, czy to będzie no, Japonia wiadomo, ale Francja, która nie jest Włochy. dużo dalej, Włochy, e, Szwajcaria. tak? No, 83-84 lata, tak? To jest 10 lat różnicy, mm. gdzie wiadomo, że no u nas też tą średnią mocno mężczyźni zamierzają. Za, mm. tak? No, no właśnie, procent. tylko wiesz, jest tak, że to życie będzie nam się wydłużało, też wiek emerytalny będzie się wydłużał i. i, i Dlatego tutaj rozmawiamy o tej długowieczności, o tym jak sprawić, żeby to życie było jakościowe, bo my nie będziemy mieć innego wyjścia. Znaczy mm -hmm. nie będzie takiej sytuacji, że osoba 70-letnia będzie, będzie na emeryturze. Nie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to będą aktywni zawodowo my, będziemy aktywnymi, tak. aktywni, aktywnymi zawodowo e, ludźmi i powinniśmy właśnie, no właśnie, powinniśmy... Dzisiaj to już jest taki ostatni moment na to, żeby się zreflektować i, i, i dbać o siebie. Ale chciałam jeszcze wrócić do tych postów, bo one są w ogóle mega ciekawe, jak sobie pomyślimy o tym, jak w ogóle było kiedyś. Akurat nagrywamy rozmowę tak. tuż po Świętach Wielkanocnych. Kiedyś przez 40 dni właściwie w każdym domu był post, tak? czegoś się nie jadło, z czegoś się rezygnowało. W piątki bardzo było popularne niejedzenie mięsa, nawet w świeckich domach, nawet tam, gdzie prawda, te, te, te religijne obrzędy nie były bardzo mocno wspierane mhm. postępowaniem. Tak? Więc to się działo. Pamiętam, że środa, na przykład, popielcowa, czy, czy piątek, to były dni, kiedy się najzwyczajniej w świecie nie jadło. Nie mhm. Jadło się mięsa bardzo często, czyli my w ogóle odeszliśmy w dużej mierze od, od takiej tradycji, która przez lata gdzieś tam nam służyła. A teraz siłą rzeczy tak popędziliśmy do przodu, że wracamy, nie? Tak, szukamy właśnie zachowań. jakiejś diety, która nam trochę do, to, to będzie przypominała, zobacz. Mhm. Bo um, jakbyśmy spojrzeli na dawne, dawne czasy, takie pra-czasy, no to ludzie nie jedli regularnie trzech posiłków mhm. dziennie. Tam się zjadało posiłek, jeden, może dwa, tak? Ale reszta to był czas, kiedy organizm musiał na tym, co miał, bazować. Mhm. I dzięki temu no, on sobie potrafił radzić. My mamy mechanizmy, które, takie biochemiczne, które nam pomagają radzić sobie z głodem, ale nie mamy tych, które nam pomagają radzić sobie z nadwyżkami. Mhm. Z tego wynikają, wynikają choroby cywilizacyjne, tak? mhm. to, to jest to, co się pojawiło w latach 50. no już na skalę taką ogromną, gdzie my mamy w sklepach przetworzoną żywność mhm. i duże ilości cukru, tak? mhm. Cukru, który jest i w kaczapie. i w w chlebie i w, mnóstw, w, 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 w wielu, wielu innych, innych produktach, produktach, tak? Mhm. Natomiast, jak spojrzymy właśnie na takie aspekty, które mają nam pomóc i które są podstawą, poza tym postęp, który właśnie nas zmusza trochę do tego, żeby ten nasz organizm wykorzystał to co mamy mm. zmagazynowane mm. i żeby się nie tworzyły te nadwyżki tkanki tłuszczowej. No bo tak jak wspomniałam, to jest główna przyczyna tego, że powstają choroby cywilizacyjne. Mm. To jest przyczyna też tego, to, że jemy za dużo, za dużo przetworzonej żywności, wpływa na to, że te nasze komórki są uszkadzane. Mm. Co je chroni? Chronią je warzywa, owoce, wszystkie antyoksydanty, flawonoidy. No tych substancji takich aktywnie czynnych jest cała masa. I na przykład sirtuiny, o których rozmawiałyśmy tak, wcześniej, to właśnie, tak? Tak. dojdziemy na pewno do tego jeszcze. Natomiast kwestia tego, żeby tak. Takiej jasności to nabrało, że post ma służyć temu, żeby nasz organizm odpoczął, ale wykorzystał też to, co wcześniej zostało do niego dostarczone. Mhm. Tak? Bo w momencie, kiedy my przez te, nie wiem, 8 godzin dostarczymy sobie substancji i nasz organizm je sobie strawi, będzie miał co wykorzystywać i na czym ten metabolizm będzie się miał opierać. On sobie spokojnie z tym poradzi. Nawet jak będzie miał głód, to będzie zmuszał swoje komórki do tego, ażeby mhm. się namnażały. Zachodzą, zachodzą różne substan różne takie metaboliczne reakcje, reakcje mhm. które nam służą. Które służą w tym, żeby uaktywniały się pewne geny, uaktywniały się pewne, pewne białka, wpływają właśnie na nasze geny długowieczności i one stymulują ten organizm do tego, żeby on się odnawiał i regenerował. No tak, no to ma sens, wiesz, no to, to jest tak jak ze snem, tak, że po to się się kładziemy spać, żeby się zregenerować, czy po wysiłku również potrzebujemy odpocząć, tak. żeby nasze mięśnie zregenerowały. zregenerowały się i odpoczęły i absolutnie ma to sens również w kontekście naszych, naszych prawda, wewnętrzności. więc, więc ma, to, ma to głęboki sens, ale jak w ogóle podejść do tego, jak zacząć na przykład, jak ja bym sobie chciała teraz zacząć każdego tygodnia, jeden dzień mieć post, to jak... Jak się będziesz z tym dobrze czuła, żeby zrobić sobie post taki, że nie jesz jednego dnia, a w pozostałe dni jesz dobrze, testuj, sprawdzaj. To, Ale jak, to wytrzyma jest ta, to, to jak jest wytrzymać taki dzień, wiesz? to jest kwestia tego, że trzeba popróbować, co ci będzie służyło, bo być może będzie ci służył taki post, że cały dzień nic nie jesz, ale być może będzie ci służył taki post, kiedy ty jesz właśnie od tej 10 do 18:00, trzy mm. posiłki sobie w ciągu dnia, a potem od 18 do następnego dnia, do 10:00, już nic nie jesz. Tak? Mm -hmm. I w takim trybie funkcjonujesz. Tak? Takiego okienka żywieniowego, kiedy od 10 do 18:00 po prostu sobie dostarczasz posiłki, mm -hmm. potem już nic. I to też jest post. Mm -hmm. tak? mm -hmm. te, te od 18 do 10:00 kolejnego dnia to jest czas, kiedy Twój organizm wykorzystuje, regeneruje lepiej. Zobaczysz sama, że to jest kwestia przyzwyczajenia mhm. i takiego przełamania się jak ze wszystkim. Jak regularnie ćwiczymy, zachorujemy i musimy wrócić do tej aktywności, no to nam się ciężko zebrać. Ale jak mhm. już się zbierzemy i zaczniemy, no to, no to jest okej. Okay. My musimy poczuć korzyści tego. Mhm. I jak poczujemy korzyści, no to mamy też motywację no do tego. korzyścią naj, najprawdopodobniej będzie po prostu dobre samopoczucie. Tak. Na pewno lepsze. No właśnie. I y, jednym ze sposobów też na to lepsze samopoczucie, y, poza postami, o których... Y, rozmawiałyśmy. Właśnie jest ta dieta y, sirtuinowa. <gry> Powiedz Edyta co, Edyta, co to za dieta? Oczywiście ona się gdzieś tam już y, publikacje na ten temat pojawiły się kilka lat temu, ale wciąż jest to bardzo bardzo nowa, y, nowa dieta i taka mam wrażenie jeszcze nie do końca odkryta. Co za sobą takiego kryje że służy właśnie długowieczności. I tak jest też nazywana. Długowieczność. To jest dieta, która opiera się na trzech etapach. Na początku mhm. przez 3 dni się je tysiąc kalorii, bardzo mało. I tam są także można wypić takie koktajle. Oczywiście wyznaczone jest, co w tych koktajlach może być. Mhm. E, i, e, I zupy. Potem się tam dokłada stałe posiłki. E, I potem się przechodzi w taki etap, gdzie już je się wszystko zdrowe, wyznaczone w takich w takich ramach tej diety sirtuinowej, bo sirtuiny to są białka, które aktywują właśnie geny długowieczności. Mhm. Ale do tej diety dołączone są też takie założenia, że właśnie musimy mieć przerwy między posiłkami, że ten, że ten, że ten odstęp między ostatnim a pierwszym kolejnego dnia posiłkiem też musi mieć swoją długość. Swoją długość. Nie liczy się kalorii tam też w, tych, w, tych, w tym ostatnim etapie. Mhm. Bardziej się podchodzi do tego, że są. Są pewne produkty, z których my możemy korzystać, natomiast te produkty to są produkty, które są zalecane standardowo w zdrowym no właśnie, odżywianiu. czy to są jakieś w ogóle wyimaginowane produkty, które trudno dostać w sklepie? Nie, absolutnie, na, na, na przykład zaleca się picie zielonej herbaty, czerwonego wina, e, no i wody, no i okej, okay, no to jest też coś, co jest założeniem zdrowego odżywiania. Tak? Mm. I oczywiście czerwone wino, fajnie, tylko no też ilość tego, no wina tak, wiadomo, ma znaczenie, jaszczyna. ilość i jakość, tak? mm -hmm. no bo jak my, no, będziemy we Włoszech i będziemy pić sobie ich regionalne wino, tak? no to jest zupełnie inna jakość niż my pójdziemy i kupimy sobie. No wino. i też wiadomo ilość, co innego jak wypijemy, prawda, kieliszek, który może tak. działać na nas y, mm, y, dobrze i też jakby wpływać właśnie na, y, dobrze na naszą dietę, a co innego jak dostarczamy tego alkoholu bardzo dużo i to jest wtedy już etanol, prawda? I Ta, bardziej działa, który, który działa zna, więc... niekorzystniej no, a, i tworzy, tworzą się szybciej komórki nowotworowe mhm. przy zbyt dużych ilościach mhm. spożywanego alkoholu, ale to, to jest odbienny temat. Tutaj bardziej takie założenie, m, czy to przy diecie sirtuinowej, czy, czy w ogóle w diecie śródziemnomorskiej, to jest to, że ten alkohol, wiesz, pełni moim, moim odczuciu taką rolę umacniania i wzmacniania relacji społecznych. Uh -huh, I tego, uh -huh. że to jest powiązane trochę z tym, że się spotykamy, napijemy się trochę tego wina, porozmawiamy i temu ma to służyć uh -huh. tej celebracji właśnie posiłków, uh -huh. bo sam resveratrol, który jest właśnie taką uh -huh, substancją tak. dobroczynną wina, on jest Dużo lepsze działanie będzie miał z winogron czerwonych czy z gorzkiej czekolady, aniżeli z wina, mhm. dlatego że w tym winie tego etanolu jednak trochę Dokładnie. jest. E, I jeszcze, ci... przepraszam, Mi? że tylko, tylko dokończę, a propos tej diety e, sirtuinowej, tam jest charakterystyczne picie koktajli i w tych koktajlach po prostu jest dużo substancji, jarmuż, kurkuma, imbir, takie, takie, takie produkty, które zawierają substancje aktywnie czynne, takie antyoksydanty, które właśnie ten nasz organizm chronią, pobudzają do, do, do regeneracji, do wzmocnienia no Właśnie, komórek. jakoś próbuję sobie to wyobrazić, bo też użyłaś takiego sformułowania właśnie, że aktywują te geny długowieczności, mm -hmm. <laughs> więc jakbyś to miała zobrazować, tak żeby po prostu to zrozumieć, co się takiego zaczyna Dziać, kiedy my no korzystamy. Już coraz więcej być... jest badań, nie ma jeszcze takich ścisłych, no bo są na zwierzętach. No, ta, ta dieta sirtujnowa też to, te badania nie są, to jest świeża dieta, więc mhm. dopiero trwają te badania, natomiast one są na zwierzętach, na grzybach, na jakichś takich mikroorganizmach. Niemniej no, założenia jej są zbliżone tak naprawdę do diety śródziemnomorskiej, diety DASH, mhm. czyli takich, które zakładają to, że dieta ma być różnorodna, kolorowa, oparta na warzywach, owocach. Z ograniczeniem mięsa, co jest mhm. bardzo ważne, że tak samo jak jest promowany flexitarianizm, czyli te, takie spożywanie produktów odzwierzęcych w ograniczonych ilościach. I to, co jest na przykład istotne, Światowa Organizacja Zdrowia już bodajże dwa lata temu wskazała, że produkty mięsne. Mm -hmm. Różne przetwory mięsne są tak samo rakotwórcze jak mm -hmm. palenie papierosów, mm -hmm. tak? a my sobie nie zdajemy z tego sprawy, szczególnie tak, w Polsce. Tak, tak. Patrząc na tą dietę Japończyków czy, czy śródziemnomorską, tam są owoce morza, są produkty mm -hmm. naturalne. E, no, i e, gdzie to się ma do naszych e, półek pełnych wędlin, kabanosów e, e, i, i przetworów mięsnych, z których bardzo często korzystamy. Mhm. Niestety. Tak, to a propos WHO, to muszę powiedzieć, że gdzieś tam w pewnym momencie zgłębiałam ten temat, oni później jednak troszkę się wycofywali z, z takiego jednoznacznego stwierdzenia, no bo oczywiście wszystko możemy też sprowadzić do, do tego, że nam będzie szkodziło, jeżeli właśnie będzie przyjmowane w nadmiarze albo właśnie złej jakości. Mhm. E, więc, więc to bo to też tak, żeby oddać, oddać sprawiedliwość. Czasami po prostu musimy zachować ten zdrowy rozsądek, o którym tak. mówiłaś i to jest absolutnie kluczowe. Też coś takiego, myślę, co zwróciło moją uwagę, no jesteśmy cały czas w czasach prawda, pandemii i oczywiście nie, nie zgłębiałam jakichś, nie widziałam statystyk na ten temat, nie wiem czy też takowe już się nawet pojawiły, ale zauważyłam, Często osoby, o których mówimy właśnie, że odeszły z powodu COVID-a, to niestety są osoby bardzo często otyłe. Tak. I to świadczyłoby jednak o ogromnym niebezpieczeństwie otyłości i właśnie o tym, że ta refleksja nad, nad tym, jak się odżywiamy no powinna Przyjść po prostu bardzo szybko. Bardzo szybko. No I wiesz, ja myślę, że yy, my sobie zdajemy nawet sprawę z tego, że ta nadwaga, czy otyłość nam nie służą. Natomiast właśnie próbowanie tych wszystkich modnych diet, tego, co na chwilę zadziała, a za chwilę pojawia się efekt jojo i na nam się po prostu wydaje, że przepraszam mhm. jesteśmy beznadziejni, bo nie potrafimy utrzymać mhm. efektu, no nie diety modne są na chwilę i one mhm. dają chwilowy efekt, jeżeli chcemy trwałych efektów, to musimy zmienić nawyki zmienić mhm. przyzwyczajenia, a żeby je zmienić musimy wyłapać co nam szkodzi mhm. co powoduje u nas ten, tą nadwyżkę kilogramów, bo tak jak sama wspomniałaś, otyłość jest jednym z czynników, jak patrzeć na badania światowe, która jest wspólna dla osób, tak jak wspomniałaś yy, częściej przechodzących w ogóle bardzo mocno ten, ten, te infekcje mm -hmm. i, i trafiających do szpitala, no i niestety umierających, ponieważ otyłość to jest przewlekły stan zapalny w organizmie. Mm. To jest choroba. Okay. To nie jest tylko no aspekt wizualny, tak? Mm -hmm. W momencie, kiedy my mamy otyłość, nasze narządy są po prostu obciążone. Mm -hmm. To tak jak ja robię na konsultacji... Wyobraziłam sobie, jak po prostu, wiesz, tam płonie wszystko w środku, w sensie takim... Tak, tak no, takie taki to, to, Tak, że, że wiesz żeby normalnie metabolizm zachodził, no to dostarczane są wszystkie substancje do tych komórek i to sobie wszystko sprawnie funkcjonuje, jak w nowym, dobrym samochodzie, tak? Wszystko działa sprawnie. Natomiast w momencie, kiedy my... Zaczniemy pewne części tego samochodu, bo my jesteśmy jak maszyna, jak pewne części będą otłuszczone, no to te substancje będą miały gorszy dostęp chociażby mm -hmm. do komórek, tak? mm -hmm. to, to jest tak zwana tkanka tłuszczowa wisceralna, która jest wokół narządów. I jak ja e, robię pomiar komuś i e, widzę, że ten poziom tkanki tłuszczowej wisceralnej jest podwyższony, od razu zalecam sprawdzenie profilu lipidowego, tam insuliny, glukozy we krwi. I bardzo często jest taka zależność, że w momencie, kiedy mamy otłuszczone rządy, no to one już dużo gorzej pracują. Już te badania nam wychodzą gorzej, co świadczy o tym, że ten organizm gorzej funkcjonuje. On po prostu cały czas trochę musi walczyć z tym, żeby ten metabolizm zachodził prawidłowo. Więc jak on walczy z tym, to jak on ma walczyć jeszcze z infekcjami i z innymi mhm. e, 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 rzeczami, z którymi my się borykamy, chociażby jak stres oksydacyjny, tak? co mhm. też będzie wpływało na osłabienie odporności. No właśnie, i też mówiłyśmy o tym na początku naszej rozmowy że to powiązanie diety z tym zdrowiem, takim naszym samopoczuciem psychicznym jest szalenie ważne. Powiedz proszę, jakie są właśnie twoje doświadczenia tutaj w tym właśnie powiązaniu, bo to jest czasami tak, że ktoś właśnie chce zacząć nawet, zmienić te nawyki, próbuje jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, ale mu na przykład nie wychodzi. Mhm. I co ty jako dietetyk i psychodietetyk i psycholog odkrywasz? Co może być taką właśnie przyczyną. Jak to... Jak to się kształtuje? Jaka jest ta zależność właśnie między tym zdrowiem psychicznym, tym samopoczuciem, tymi zaburzeniami e, psychicznymi, a właśnie jedzeniem? No bardzo duża zależność jest taka, że my nie potrafimy sobie radzić z emocjami. Mhm. I w momencie, kiedy nawet już zaczynamy się zdrowiej odżywiać, trochę dbać o siebie, ale pojawia się stres. Albo zaczynamy dbać o to nasze zdrowie w momencie, kiedy ten stres mamy, ale tak sobie myślimy, że dobra, tu jest źle, tu jest źle, to chociaż się wezmę za siebie i coś dla siebie zrobię. Ja zawsze pytam, czy to jest odpowiedź Czas i przestrzeń na to, żeby coś zmieniać. Mhm. Ja robię takie bardzo proste ćwiczenie. Mówię, żeby ktoś napisał. Normalnie swoje imię i nazwisko na kartce, a potem przełożył długopis do drugiej ręki i zrobił to samo. No i no my się śmiejemy, o nie dam rady, już jakieś takie są reakcje, że no kurczę, to zajmie nam więcej czasu, musimy się skupić, ale ja wtedy mówię: Zobacz, to jest prosta zmiana, a zmiana stylu życia, zmiana nawyków tak samo wymaga większego zaangażowania, uwagi, czasu i energii. Jeżeli tego nie masz, no to daj sobie najpierw odpocząć, mhm. zebrać się w sobie, wyciszyć troszeczkę, wyspać, zregenerować, a potem stopniowo zaczynaj od tego, co dla Ciebie najłatwiejsze. Mhm. Bo w momencie, kiedy to łatwe... Ci zacznie wchodzić, to po pierwsze odzyskujesz takie trochę swoje poczucie sprawczości i skuteczności. Mm -hmm. e, masz też większą motywację do tego, żeby iść dalej. Tak? Mm -hmm. I ja mówię od ogółu do szczegółu. tak? Mm -hmm. Zacznij najpierw właśnie się przyglądać, co u ciebie jest przyczyną tego, że wieczorem się obiadasz za bardzo mm -hmm. albo że zajadasz słodycze po południu. No i co może być taką przyczyną? Wiesz, co, co na przykład u Twoich pacjentów yy, taką przyczyną się okazuje? Na przykład no. właśnie te błędne koło, w którym trwają. Tak? Ten pośpiech, nie jedzenie w ciągu dnia, mm -hmm. a wieczorem odjadanie z nadwyżką. Ja sama niejednokrotnie doświadczyłam tego, że w ciągu dnia tu jakieś zajęcia ze studentami, tu gabinet, w międzyczasie dzieciaki ogarnąć, zakupy. W ciągu dnia no, zjadałam tyle o ile, to wieczorem kolacja, obiadokolacja, kolacja kolacja, i w 23 jeszcze człowiek, a jeszcze coś bym zjadła, no to coś przekąszę mm -hmm. i następnego dnia Rano wstajesz i w ogóle się czujesz taka ociężała, w ogóle nie ma energii. Tak, no tak, tak. Więc jasne. przerwaniem mhm. tego mhm. będzie to, żeby na przykład wieczorem się trochę wykorzystać tą zasadę 80%, nie najadać się. Mhm. Tak? Mhm. No i tu, tu włączenie takiej świadomości. E, bardzo też istotne jest to, żeby zauważyć taką zależność między tym, jak my się stresujemy, co my wtedy robimy. Mhm. Czy my dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby się pozłościć. Czy tą złość zagłuszamy tym, że zjadamy batonika albo czekoladę? Mm -hmm. tak? Bo to też jest to. Stres był i zawsze będzie w naszym życiu, tylko kwestia, jak my sobie będziemy z nim radzić. Mm -hmm. A w momencie, kiedy, no najzwyczajniej w świecie, jak chomiczki, kręcimy się w koło wrotku i jesteśmy zmęczeni, bo non-stop się kręcimy, mm -hmm. no to gdzie my mamy przestrzeń, żeby się na spokojnie przyjrzeć i mieć energię, mm -hmm. żeby coś świadomie robić? Mm -hmm. Najpierw ja uważam, że trzeba zwolnić. Mm -hmm. Ale na przykład wiesz, takie choroby, które się gdzieś tam, tak już bardzo silne zaburzenia typu buli. Czy anoreksja? No one też bardzo często, tak chyba, wyrastają z takich problemów, na przykład, właśnie w dzieciństwie. Czy, czy, jak, czy, czy, czy wiesz? Jak z takimi rzeczami też sobie radzić? Znaczy, ja nie mówię tutaj, może za, ma za mało mamy czasu, żeby mm -hmm. rozkładać na czynniki pierwsze, akurat anoreksję czy bulimii, ale zmierzam do tego, że nawyki to jest tylko jeden z czynników, jeden, powiedzmy, jeden element, który oczywiście jest szalenie ważny i musimy go odkryć. Um, ale zmierzam do tego, czy są jakieś przykłady e, takich um, działań z przeszłości, czy. Um, czy przeżyć, które na przykład powodują, że w przyszłości mamy właśnie problemy z tym, z tym odżywianiem. Czy tego typu przykłady gdzieś tam masz wśród swoich pacjentów? Że na... czy akurat przykłady i anoreksji bulimii mhm. mam z racji tego, że trochę jestem takim łącznikiem między no terapeutą, psychiatrą, mhm. no bo żeby leczyć zaburzenie odżywiania, no to potrzeba zespołu specjalistów. Mhm. No wiadomo, jako dietetyk staram się nauczyć tych, tych dobrych wzorców i tego, mhm. żeby dostarczać do organizmu dobrego rodzaju paliwa. Natomiast tutaj przyczyną często to są postawy rodzicielskie. Mhm. Jest to, jaki my mamy wpływ na nasze życie. No Tutaj no, anoreksja, no, profil anorektyczki to jest profil bardzo ambitnej, silnej osoby. Często kobiety, chociaż faceci też, też chorują ze wspaniałego domu. Tak? Mhm. To, to jest tak, że na pozór wszystko się wydaje idealne. Natomiast obszar żywienia to jest jedyny obszar, nad którym pacjentka chora na anoreksję ma kontrolę. Mhm. Ma poczucie kontroli. Mhm. Tak? Więc jak ona poczuje? Ja miałam taki przykład dziewczynki, która w jednym z programów, w którym pracowałam, z, z otyłości przeszła właśnie, no właśnie. Tak, w, w zaburzenia odżywiania, bo ona poczuła, że ona jest w stanie to wszystko kontrolować. Mhm. I to poczucie kontroli dawało jej to, czego nie dawało nic innego. Mhm. Tutaj tak jak we wszystkim ta równowaga mm. i umiar jest, um, jest najważniejsza, natomiast wsparcie rodziny, wsparcie mm. bliskich, tak jest Te obserwacja w ogóle chyba tak. też osoby z zewnątrz, nie? oczywiście Właśnie, i też wiesz, zauważyć. takie dobre wzorce rodzinne, mm. których no, często nie mamy, bo naszych mm. rodziców nikt nie uczył, nikt nie uświadamiał mm. ich o wielu rzeczach i jak ja widzę taką trudność w ogóle, jak pracuję z rodzicami, z dziećmi, że oni się boją takiej oceny, ja zawsze mówię, że to nie chodzi o ocenianie, mm. bo ja jestem o tego, żeby pomóc, żeby znaleźć te punkty zapalne, wygasić je i usprawnić te funkcjonowanie rodziny. Natomiast no, jest coś takiego, że nam, rodzicom samym jest ciężko być dobrym przykładem, więc no, trudno, żeby te dzieciaki, a zaburzenia odżywiania to są młodzi ludzie. Tak, mm. Młodzi ludzie, bo jak już w młodości się to zacznie, no to to się ciągnie latami No często. właśnie, no właśnie. I czasami my nie mamy świadomości, będąc już dorosłymi, że te nasze nawyki, które tak bardzo trudno jest zmienić, no bo, no bo przez lata je pielęgnowaliśmy przecież, tak. że one mają jakąś przyczynę gdzieś tam głęboko w przeszłości. I znowu okazuje się, że... Mam taki kolejny temat się pojawił w, w tym podcaście pokazujący to jak bardzo holistycznie musimy podejść mm. do, do tematu właśnie odżywiania, że to nie jest tylko to co mamy na talerzu, ale to jest też to jakie mamy relacje, gdzie wyrastaliśmy. Jak się, jak się z tym czujemy, jakie nawyki przenieśliśmy do, do życia dorosłego? Ile w nas jest determinacji, żeby te nawyki zmienić, ile jest chęci, żeby się czuć dobrze? I na koniec dnia no, w, rzeczywiście wprowadzenie tych powolutku, tych elementów, żeby, żeby to życie było żeby to było życie jakościowe? A powiedz Edyta, jak wielu twoim pacjentom udaje się tą, tą drogę? taką trudną pokonać i ile czasu w ogóle to może zająć? Udaje się większości, mam takie poczucie, bo ja jestem w kontakcie i też tak pracuję, żeby być na bieżąco i jakby być tym wsparciem też w tych takich trudniejszych momentach, no bo to jest trochę jak instruktor jazdy podczas kursu mhm. nauki jazdy autem i to co jest istotne, to to, że to jest bardzo indywidualna sprawa, bo im więcej, jest, na pewno widzę taką zależność, że im więcej diet różnych ktoś próbował i trochę był taki bardzo od do, że stosuję dietę dwa miesiące, mam efekty i to jest dla mnie najważniejsze. To tym trudniej jest potem mu te nawyki zmieniać. Mhm. Bo m, po pierwsze, właśnie taki chaos informacyjny, bo ta dieta promowała to, ta dieta promowała mhm. to, więc do końca nie wiemy, co jest tak naprawdę e, istotne i e, co jest prawdziwe. Mhm. Natomiast e, na pewno te osoby, które się nie odchudzały takimi modnymi dietami, m, a po prostu no, coś im się wymknęło spod kontroli. Czy na przykład przeszli na tryb online pracy, jedzą więcej, no nieadekwatnie tak do tego, w ogóle co potrzebują? Czy Wszyscy jako Grube społeczeństwo. kilogramy jako społeczeństwo. <laughs> tak. Um. Natomiast y, takim osobom na pewno jest łatwiej, ale ja zawsze mówię, zmiana nawyków to jest proces. I mm. trzeba na to sobie dać czas. Kryzys też jest nieodłącznym elementem zmiany. Mm. Czyli jak my sobie zakładamy, że dajemy sobie pół roku, rok, wyznaczamy sobie jakieś cele, bo to też jest ważne, do czego my zmierzamy, w czym my się dobrze czujemy? Czy naszym celem jest koniecznie rozmiar, dwa rozmiary mniejsza spódnicza? spódnica czy sukienka, czy naszym celem jest to, żebyśmy my wchodzili na dziesiąte piętro i nie mieli zadyszki. Mhm. Tak? E, więc, więc tutaj też każdy inaczej do tego podchodzi i nie mnie to oceniać, bo każdy z nas ma inne priorytety w życiu. Natomiast ważne, żeby je mieć i żeby mhm. wiedzieć, po co to robimy. Mhm. E, to, to, co ja widzę, że osoby, które mają pasję, które mają jakieś zainteresowania, mhm. dla nich jakby ten sposób odżywiania to jest też trochę taki sposób na to, żeby łatwiej im było realizować mhm. marzenia. Mhm. Więc ja zawsze mówię, żeby tak trochę w sobie odkrywać to, żeby patrzeć, mhm. szukać, bo te cele się mogą zmieniać. Mhm. To, to jest trochę tak, jak wyjeżdżamy w podróż i naszym celem jest, żeby zwiedzić, nie wiem, Włochy, ale zahaczymy jeszcze na przykład sobie skoczymy do Francji, tak? I to mhm. będzie w międzyczasie nam wyjdzie, że nam przyjdzie na to ochota. Możemy, mhm. tak? Niech ta ciekawość i otwartość nam towarzyszy, bo e, temu towarzyszy zmiana i to możemy się mhm. też e, jakby jadąc już w tej trasie, widzimy, że możemy, mhm. że potrafimy. Patrzymy czasem co, co, co za nami i mówimy, kurczę, udało się, tak? Mhm. Już, nie wiem, piję wodę, e, jem w miarę regularnie. W ogóle zaczęłam jeść warzywa i mi smakują, gdzie wiele osób przychodzi i mówi, tego nie lubię, tego nie lubię, tego nie lubię tego". I mówię, ale kiedy jadłaś ostatnio? No w przedszkolu, <laughs> tak? To jest charakter <laughs> Klasyczne właśnie, dla na facetów. Przykład, no? Na przykład <laughs> mówię, czy są jakieś warzywa, których nie mówisz? Tak, no nie lubię buraczków i szpinaku. A kiedy jadłeś ostatnio? E, no, w przedszkolu, no tak? No albo w podstawówce pani na stołówce tam dawała. Ja mówię, dobra, a może spróbujemy te buraki podać z czymś innym albo w jakiś inny sposób. No dobra, no, no spróbujmy. tak? Otwartość. I jak się przełamie, mówię, kurczę, wiesz, co smaczne te buraki. Mm -hmm. Naprawdę są ok. Ja też tłumaczę, że nie wszystko nam musi super smakować, mm -hmm. tak? Bo my jemy pewne substancje z, z, z produktami, które mają nam po prostu służyć. Tak? To, że my codziennie musimy dostarczać błonnik, który będzie nam namnażał dobrą florę, chociażby w jelitach, będzie powodował, że te jelita nam, się, nam dobrze pracują, oczyszczają nasz organizm z tego, co niekorzystne, no to nie robimy tego z czystej przyjemności, tylko z takiego racjonalnego podejścia mm. do tego, że właśnie dbamy o siebie mm. i o to, jak, jak będziemy się czuli. Mm -hmm. No właśnie, i myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zaczynali już dziś zmiany tak. nawyków, nie czekali rzeczywiście na to, co będzie jutro, i aż bardzo źle się poczujemy. Też myślę, że w kontekście pandemii bardzo taką symptomatyczną rzeczą jest to, że jeżeli zadbamy o siebie, spowodujemy to, że nie będziemy musieli leczyć się na przykład w szpitalu, lekarze będą mieli z nami jednak mniej pracy, no też będzie służyło będzie to służyło całemu systemowi, który jak się okazuje, nie zawsze jest nie zawsze jest wydolny. Poprawi to jakość naszego zdrowia, jakość naszego życia, pozwoli nam dłużej pracować. I, I do tego powinniśmy i do tego powinniśmy zmierzać. Chociaż jest to rzeczywiście e, pewnie niełatwe. Pewnie no, łatwe niełatwe. nie jest na pewno. Natomiast wiesz co, ja mam takie poczucie, że tu nie chodzi nawet o to, żebyśmy my e, tak na 100% byli we wszystkim 100%. Mhm. Znaczy, żebyśmy byli we wszystkim na 100% i działali na każdym obszarze 100%. Ja mówię, zrób tyle, ile możesz obyś robił i miał poczucie, że faktycznie to ci służy, mhm. bo na pewno skupianie się na jednej rzeczy i tak jak niektórzy się skupiają tylko na pracy i ta mhm. praca stanowi sens ich życia, to w pewnym momencie życia oni się budzą z tym, że super, mają świetną pozycję zawodową, mają mnóstwo pieniędzy, ale właśnie nie mają tego zdrowia, mhm. bo w tym pędzie w ogóle to nie stanowiło dla nich. No, no wiadomo, różne rzeczy na to wpływają, my musimy jakoś zmusić ten organizm, żeby on działał na tych obrotach mhm. pełnych w takim trybie... Czasami w słusznej sprawie warto po prostu odpuścić. się do czegoś no i, i do, odpuścić z jednej strony, a z drugiej strony właśnie zmusić się do czegoś, choćby do, do dobrej diety i myślę, tak. że też możemy tutaj tak trochę zostać w sferze wyobraźni i powiedzieć o tym, że po pierwsze długo żyją Japończycy, tak. piękne, piękne obrazy rzeczywiście starszych ludzi, Szczęśliwych, zadowolonych, zdrowych, żyjących w, Aktywny. absolutnej, aktywnych, w absolutnej harmonii, ale niedaleko, bo w Europie Sardynia, Grecja czy, tak. czy Włochy są to kraje, gdzie ludzie żyją bardzo długo i, oprócz tego, że oczywiście odżywiają się dobrze, no to właśnie z tego życia korzystają. I e, chyba tutaj byśmy postawiły kropkę e, i zachęciły do tego, żeby szukać diety, Długowieczności, diety dobrej dla siebie, po to, żeby po prostu być uśmiechniętym, szczęśliwym w tym długim życiu. Tak, żeby ta dieta służyła temu, żeby nam się chciało korzystać z życia przede mm. wszystkim, i żebyśmy mieli taką fajną energię do tego, bo ja mówię, dla mnie na przykład wyznacznikiem tego, jak przychodzą do mnie moi pacjenci, którzy się kiepsko czują, jest to, że oni mówią: Boże, ja mam tyle energii, mi się mm. chce. Więc ja od razu widzę, że to działa, tak, że oni faktycznie zaczęli te zmiany wprowadzać i naprawdę zacząć od tego, co jest dla nas najłatwiejsze, często, bo to spowoduje, że nam się będzie bardziej chciało, żeby to nie było zbyt też obciążające ta dieta, bo to nawet jak ktoś powie, że nie lubi tego, nie lubi tego, ale że pół talerza będzie miał warzyw na, ta, na, wiesz, na, 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 na nałożone, to już spowoduje, że on coś dobrego dla siebie robi. Niech to mm. będą takie, które lubi na początek, mm. a potem sobie to urozmaica i tak kroczek po kroczku będzie to wpływało też na to, co, co będzie robił dalej i jak ten proces będzie przebiegał. Natomiast tak jak mówisz, żeby cieszyć się życiem i relacjami z ludźmi, Dokładnie, my musimy żeby się nie też samemu, to tak, jest myślę my musimy się ważne. też mm. właśnie tak trochę, tak jak mówisz, przemóc, bo to mm. samo nie przyjdzie. My nie zmienimy, te nawyki się same nie zmienią. Potrzebujemy mm. świadomości do tego, ale jak poczujemy korzyści, to na pewno będzie nam łatwiej. To super. Do tego życzymy wszystkim naszym widzom i słuchaczom, żeby próbować i żeby czuć się po prostu tak, dobrze, zgodzie, ze sobą, sobie, zgodzie ze sobą. Edyta, zgodzie bardzo to. Ci dziękuję, dziękuję za również. rozmowę i zapraszam na kolejne spotkanie. Będziemy rozmawiać o długowieczności hmm. i o tym, co w tym życiu jest ważne i jak zachować jego jakość. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.